Właśnie wybieram się do sklepu. Próbuję dzisiaj telefonem nagrywać. Zobaczymy, jaka będzie jakość, bo zmieniłam na Full HD chyba. I zobaczymy, co tak będzie. Śnieżek trochę pada, ale mimo to wychodzę i idę kupić coś na obiad. Kochani, już jest wieczór, dlatego włączyłam sobie tutaj lampę z telefonu, żebyście mogli mnie lepiej widzieć. Mam nadzieję, że tak będzie, bo już po prostu jak ostatnio montowałam film, to już widziałam, że bardzo słabo mnie widać. Także włączyłam sobie, nie jest to jakieś komfortowe, ale no dla Was wszystko. Także moi drodzy, łączę się z Wami, bo chciałam Wam powiedzieć, że ten vlog, po prostu trochę miałam inny pomysł na tego vloga, ale po prostu jak wyszłam, to ten fragment, co widzieliście wcześniej, jak wyszłam, to strasznie dużo osób się kręciło i na dworze i w ogóle wszędzie, także ciężko mi było, wiecie, wstydziłam się trochę nagrywać na zewnątrz, ale to, co Wam nagrałam, to, co widzieliście, no to takie małe urywki, trochę ze sklepu, także moi drodzy, co? No, byłam, właśnie poszłam na te zakupy i teraz będę Wam chciała pokazać food haul taki, wiecie, z muzyczką, także jeśli macie ochotę zobaczyć, co tam ciekawego kupiłam ostatnio, jakie miałam zakupy, no to zobaczcie teraz. Moi drodzy, trochę tego było, ale no stwierdziłam, że dawno nie było właśnie food haulu, że Wam pokażę, co tam udało mi się dostać. Powiem Wam, że miałam w planach dzisiaj nagrywać dwa filmy, ale no może jutro też nagram kolejny, bo już jest 21 i nagrywam to po prostu teraz, bo dawno nie było vloga. I tutaj mam właśnie do Was taki apel, żebyście może mi polecili jakiś peeling, jakiś krem, znaczy bardziej peeling, bo krem to ja, wiecie, sobie znajdę jakiś taki delikatny, ale no straszny problem, nie mogę po prostu znaleźć jakiegoś takiego peelingu i zależy mi naprawdę na krótkim składzie, na jakimś delikatnym, nie tam Garnier, jakieś takie, wiecie, z kwasem hialuronowym, coś, nie, bo to u mnie to się nie sprawdzi. To nie mogą być marki takie, wiecie, znane, jakieś L'Oreal czy coś, bo to kompletnie nie to. Wczoraj byłam w Rossmanie, patrzyłam, spodobał mi się jeden krem z Dermiki, ale kosztował 83 zł, także to jest po prostu jakieś kompletne szaleństwo. Z
z tymi cenami i będę chciała sobie zamówić po prostu na drogerii, bo tu już będę zamawiała, bo tak jak widzicie, no nie mam dzisiaj na oczach. I słuchajcie, ciekawe, czy w ogóle jakoś korzystnie tutaj wygląda. Bo wali mi ta lampa po prostu prosto na twarz, ale no bez niej, no to słuchajcie, byłabym ciemna. A już nie chcę po prostu takich ciemnych filmów robić. Muszę wam w ogóle polecić jeden kanał, także poczekajcie. Dobra, moi drodzy, pokażę wam ten kanał. I kanał się nazywa Spokojnie, to tylko ja. I subskrypcji jest 92 już. I tutaj pokażę wam filmy. Tutaj macie tego Kamila. Także wejdźcie do niego na kanał, polecam wam. Warto wspierać takie małe kanały. Bo naprawdę filmy są no fajne, takie wiecie, naturalne, normalne vlogi. O, źle mówię. To są takie fajne, naturalne, domowe vlogi i naprawdę serdecznie wam polecam. Także powiem wam, że ten chłopak Kamil po prostu jest tak pozytywną osobą, że ja jak oglądam jego filmiki, to mega czerpię tą pozytywną energię. I to jest chyba jakiś świeży kanał, bo tam jest chyba 90 subskrypcji tylko, ale powiem wam, że bardzo motywuje do sprzątania. Zasugerowałam mu ostatnio w komentarzu właśnie, żeby może zrobił, poświęcił cały jakby odcinek, cały film na to, żeby pokazać, jak on sprząta, bo powiem wam, że tak z tych filmów, które widziałam, to zauważyłam, że jest bardzo taki pedantyczny, bardzo dokładny i naprawdę można fajne rzeczy podpatrzeć, jeśli chodzi o sprzątanie. A ja tutaj, wiecie, tego nie widzicie, ale dookoła mam taki chaos. Ja wiecie, ja sprzątam, tylko po prostu jest tyle rzeczy różnych, właśnie stoi na półkach wszędzie, tu pranie, że po prostu to mieszkanie no jest małe i ciężko jakoś to zorganizować. Że nie ma już po prostu gdzie wsadzić do szafki tych rzeczy, co stoją na zewnątrz. No i jakoś trzeba to przeboleć po prostu jeszcze te chwile, kiedy tu jestem na tym mieszkaniu. W ogóle strasznie mam czerwone ucho. Kto mnie obgaduje? No kto? Przyznać się. Okropnie mam czerwone ucho. W każdym razie zajrzyjcie do Kamila, polecam wam ten kanał, jeśli szukacie takich domowych vlogów, oczywiście szczere opinie. Fajny montaż, dobre wiecie, dobre nagrywanie, dobrej jakości. I może akurat niedługo Kamil właśnie nagra filmik ze sprzątania, to sobie zobaczycie, może jakieś podpatrzycie różne tam środki chemiczne, czy jakieś fajne triki na czyszczenie. Właśnie czyszczenie domu. Bo ostatnio pokazywał właśnie taki fajny trik, że nalewał troszeczkę domestosu do butelki po takim, wiecie, co do okien się używa, coś jak klin, właśnie do pustej butelki, troszeczkę domestosu i zalewał bardzo dużo wodą. I zlew, bardzo często ten korek, który jest tam w zlewie, to wiecie, rdzewieje, albo tak wiecie, się jakiś osad na tym robi, i on to spsikiwał, zostawił to na trochę, no i potem było mega czyste. Także wiecie, agresywna chemia, ale w tak małej ilości, tak bardzo rozcieńczone z wodą, że powiem wam, że bardzo fajne to jest. Że raz na jakiś czas to wiecie, można coś takiego zrobić, no to bo wtedy macie to odkażone. I naprawdę te takie najgorsze zabrudzenia schodzą. Myślę, że spoko, tylko trzeba uważać na te zlewy, bo ja tutaj mam chyba z jakiegoś, nie wiem co to jest, czy to jest kamień, czy coś w tym stylu, ale mam ciemny ten zlew i nie wiem, czy on by mi się nie odbarwił od domestosa, ale no, na pewno są jakieś fajne środki, które gdzieś tam, wiecie, do kuchni są przydatne. Ja w ogóle jakby jak jego oglądałam, to on mnie natknął na to, żebym po prostu umyła szafki, te fronty wszystkie właśnie w szafkach. No i ostatnio to zrobiłam i powiem, dużo różnica jest, także, bo ja mam szafki w kuchni na wysoki połysk i naprawdę, no jest różnica, ładnie się zrobiło. Nie, także zobaczcie, jak te szafki właśnie się teraz błyszczą od światła, jak je ostatnio czyściłam, także no mega fajny pomysł. Nigdy jakoś nieszczególnie mi się chciało aż tak dokładnie sprzątać, wiecie, tak właśnie dosłownie każdy zakamarek, ale gdzieś tam przez jego filmy to stwierdziłam, nie no kurde, no. Pozazdrościłam po prostu, że ma tak czysto, że też chciałam. Ale wiecie, ja się szybko męczę
i czasami nie starcza mi siły, żeby po prostu aż tyle z siebie dawać. Niemniej polecam. Będziecie mieli gdzieś tam jakiś odnośnik do jego kanału, czy nazwę wam tutaj napiszę. To sobie wpadnijcie do Kamila, zasubskrybujcie, możecie mu napisać komentarz, powiedzieć, że jesteście ode mnie, na pewno się ucieszy. Bo nie jestem pewna, czy on wie, że ja nagrywam też na YouTube. Także no, polecam. W ogóle zobaczcie, jaka teraz jestem ciemna bez tej latarki, ale przyszłam tutaj w mój kącik, bo chciałam wam pokazać, że jeszcze u mnie choinka stoi. Myślę, że już powoli się zbieram do tego, żeby ją rozebrać, ale póki co jest i jeszcze cieszy moje oko. Ja wiem, że to już po prostu jest dawno za późno i to w ogóle jest już końcówka stycznia, ale powiem wam, że no mega się cieszę i te światełka i to wszystko i no jakoś tak lubię sobie na nią patrzeć wieczorami. I zaraz w ogóle będę musiała się z wami rozłączyć, bo już jest 21 i zaczął mi się program na Polsat Cafe, który się nazywa Kolacja w ciemno, bo odkryłam właśnie nowy i bardzo fajny. Tam jest chyba 5 różnych menu i się na podstawie jedzenia wybiera osoby, z którym się idzie na randkę, także polecam, polecam, kochani. A dzisiaj w ogóle jest Dzień Babci. Ja już niestety swoich nie mam, ale możecie mi napisać, co kupiłyście, czy kupiliście waszym właśnie babciom i dziadkom. Bo ja pamiętam, właśnie mam takie wspomnienie, że zawsze jak jeździłam do jednej z moich babć, to robiła rosół na skrzydełkach chyba. I zawsze pamiętam po prostu, no takie mam wspomnienie właśnie z tym daniem. I zawsze, zawsze u niej jadłam taki rosołek. Zawsze tam jakiś pieniądz wpadł, zawsze jakieś słodycze były. To pamiętam, a z kolei druga babcia, no to kojarzy mi się tak kulinarnie bardziej z babką ziemniaczaną. Pamiętam, że to było robione na takiej blaszce. Nie wiem, czy wam już nie opowiadałam o tym. Nie wiem, czy nie zagrywam mikrofonu. Że to było robione na takiej blaszce, właśnie jak do ciasta. I tam były właśnie ziemniaki surowe, i one były jakoś tak doprawione, że to było takie słone. I to się zapiekało w piekarniku i kroiło potem na takie kostki, jak ciasto podajecie. I trochę to smakowało jak placki ziemniaczane, a trochę jak frytki. Tak, po prostu babka ziemniaczana zapieczona. No pycha to było, tylko zawsze mnie zastanawiało, dlaczego to jest takie słone. Dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie babkę ziemniaczaną i co w ogóle na Dzień Babci swoim babciom daliście. Albo jakie są wasze wspomnienia, jeśli już wasze babcie, wiecie, już nie możecie się z nimi spotykać, to jakie wasze są wspomnienia właśnie z dzieciństwa, bo u mnie to wiecie, jakieś cukierki, jakieś słodycze i ten rosół, pamiętam, że zawsze jadłam, także fajnie, fajnie, cieszę się, że chociaż wiecie, te wspomnienia zostają, że możecie, wiecie, sobie zawsze o tych osobach pomyśleć, nawet jak ich już nie ma. Czasami trochę tęsknię, no ale cóż, taka kolej rzeczy, jak to mówią. No i co, moi mili? Byłam na tym spacerku, powiem wam, że fajnie się spacerowało. Byłam w warzywniaku i muszę wam w ogóle anegdotę powiedzieć z tego warzywniaka. Mianowicie, słuchajcie, mam tutaj koło siebie taki, no powiedzmy, bazarek, gdzie są kwiaciarnie, jest jakiś pub, który po prostu mam wrażenie, że tylko tam się spotykają takie, wiecie, marginesy społeczne, może tak powiem. No i tam jest też właśnie wędliny, pieczywo i są trzy warzywniaki, które po prostu chyba ze sobą konkurują, nie wiem, ale no są bardzo blisko siebie naprzeciwko i zawsze się zastanawiam, który wybierać. No i słuchajcie, dzisiaj poszłam i z racji tego, że, bo wiecie, ale mam to ucho czerwone, bo wiecie, jak jest ciepłe dni, no to oni się wystawiają jakby przed ten taki ich pawilon, powiedzmy, i no, wiecie, na zewnątrz się odbywa cała sprzedaż. Ale teraz, kiedy jest zima, kiedy jest zimno, no to są jakby w tych swoich pawilonach w środku i tam sprzedają. No i słuchajcie, ja poszłam do tego pawilonu, do tego warzywniaka. Weszłam. Przede mną była jeszcze jedna starsza pani, coś tam wybierała, coś tam się pytała. Zapłaciła, no i przyszła moja kolej. Ja w międzyczasie wzięłam sobie właśnie sałatę, wzięłam sobie rzodkiewkę.
Mówię, i tam była taka, wiecie, plexi, takie po prostu, bo teraz wiecie, jakie czasy, no to przez tą plexi, która była chyba, nie wiem, z jakiegoś najtańszego możliwego materiału, że ja ledwo te panie widziałam tam, bo to było tak jakieś zarysowane, tak matowe, ale mówię, dobra. I ja mówię, że poproszę tutaj to i jeszcze koperek wezmę. I słuchajcie, te panie, bo w ogóle były dwie panie tam. I one, jak ja to podawałam, to one się zaczęły kłócić między sobą. I tak, wiecie, ja tam stoję, sam myślę, kurde. Taka się poczułam, że może ja wyjdę, może ja powinnam sobie stąd pójść, zostawić te panie. Bo ja mówię tak, że poproszę jeszcze ten koperek, a ta pani do tej drugiej pani, że coś tam. A, bo ty wzięłaś te kefiry, że ich było ileś tam, a miało być ileś tam, i po prostu. Tak wiecie. Myślę, że ja pieprzę. Jaka masakra. No i cały czas się żarły po prostu te produkty. I ta pani jednocześnie mi tam kasowała i tak dalej. Podała mi ten koperek, rzuciła mi, tak wiecie, do tej reklamówki. Dobra, ten mówię, czy może można płacić kartą? A one dalej swoje, nie? Ja się zapytałam, a one po prostu dalej się kłócą i kłócą. Ja mówię, przepraszam, czy można płacić tutaj kartą? I ona dopiero z tego letargu wyszła i tak, można zapłacić. Powiem wam, że no kurde, no naprawdę, no. Nieźle, nieźle. Także powiem wam, że ciekawa sytuacja. I dajcie znać, czy wam się też takie sytuacje zdarzają, że ktoś po prostu ewidentnie po prostu w sklepie traktuje was, jakby was tam nie było. Także takie coś mi się dzisiaj przydarzyło. Kochani moi, będę już kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam taki klejony się podobał. Trochę z dworku, trochę w domu. Ja się zabieram za oglądanie programu. Ale mam czerwone, no strasznie czerwone mam tu ucho. Zaczynam tutaj odpalać telewizor. Słuchajcie, i będę sobie oglądać. Tylko muszę. Aha, muszę wziąć tego drugiego pilota. Także moi drodzy, kończymy sobie powolutku vloga. Jeszcze muszę w ogóle ponadrabiać dziewczyn vlogi, bo jestem do tyłu. Lecę w ciemno, bo widzę, że już lecą, ale leci odcinek, który już widziałam. Także powtóreczka, ale to nic, obejrzymy. Ściskam was ciepło, zapraszam oczywiście do innych moich filmów. No i co? Widzimy się w następnym. Pa, pa!